Dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać w naszej telewizji pana profesora Jana Hartmana. Polityka, filozofa, osobę, o którą pytają wszyscy i o opinię której zabiegają media. I my dzisiaj również będziemy chcieli zapytać się pana profesora o taką opinię. Telewizja racjonalista, a więc temat racjonalistyczny. Czy pan jest racjonalistą? No mam nadzieję. Znaczy, w filozofii racjonalista to jest ktoś, kto uważa, że wiedza bardziej pochodzi z myślenia, a więc refleksji, niż z oglądania świata zmysłami. Mnie też się wydaje, że mądre rzeczy się raczej wymyśla, niż chłonie wzrokiem i słuchem, więc w tym sensie jestem racjonalistą filozoficznym. Natomiast w takim znaczeniu politycznym racjonalista to jest ktoś, kto zachowuje daleko idący sceptycyzm wobec legend, mitów czy pradawnych wierzeń jako podstawy kształtowania wyobraźni społecznej i życia publicznego, więc w tym drugim znaczeniu też jestem racjonalistą, czyli człowiekiem oświeceniowym. Czy możemy w ten sposób rozumieć, że racjonalizm prowadzi do ateizmu? Niekoniecznie. Jak wiadomo, w XVIII wieku wielu ludzi wierzących starało się oddzielić domenę wiary, czy jakichś przeżyć metafizycznych, mistycznych, a nawet przekonań metafizycznych, a więc czegoś bardziej racjonalnego, od zagadnień społecznych i politycznych. Znaczy ta demarkacja sfery metafizyczno-religijnej i sfery świeckiej, do której należy również polityka, jest ogromną zdobyczą nowoczesności, oświecenia. Jest takim warunkiem wstępnym ustroju demokratycznego i demokracji liberalnej. Nie można utrzymać demokracji i funkcjonalnych zasad równości, wolności, równego traktowania przez państwo wszystkich obywateli i grup obywateli, jeśli tej demarkacji między sferą metafizyczno-religijną a sferą polityczną się nie przeprowadzi. Każde państwo, które jest rzeczywiście demokratyczne, jakoś taką linię demarkacyjną przeprowadziło, jakiś modus vivendi między państwem a instytucjami powołanymi do krzewienia światopoglądu czy przekonań religijno-filozoficznych, jakiś taki modus vivendi znalazło. My mamy to wszystko jeszcze przed sobą. Właśnie. A co zrobić, aby i również w tej dziedzinie Polska dogoniła Europę, czyli żebyśmy stali się krajem jeszcze bardziej świeckim, i faktycznie świeckim, nie tylko w konstytucji, tylko faktycznie. Znaczy, w moim przekonaniu najważniejsze jest to, żeby ludzie zrozumieli, że świeckość państwa jest wartością dla wszystkich obywateli. Że jest warunkiem równego traktowania przez państwo wierzących i niewierzących oraz wierzących różnych wyznań. Że świeckość państwa nie oznacza niechęci wobec religii, że oznacza dokładnie to, co jest zapisane w konstytucji, czyli taką neutralność, bezstronność w tych zagadnieniach. A więc to, że państwo nie faworyzuje ateistów czy wierzących w żaden sposób, ani nie stanowi prawa w oparciu o przekonania w rodzaju istnieje Bóg, człowiek został stworzony przez Boga, albo nie istnieje Bóg i stworzyła człowieka przyroda. I w ogóle się stara tego rodzaju kwestii nie rozstrzygać. Jednocześnie dbając o to, aby w zakresie spraw, które społeczeństwo głęboko etycznie dzielą, wybór pozostawić obywatelom i ich sumieniom. Społeczeństwo jeszcze nie rozumie tego, że walka o świeckość nie jest walką z religią i nie jest krzewieniem ateizmu, że te dwie rzeczy zupełnie się ze sobą krzyżują, a nie pokrywają. Jeżeli ludzie to zrozumieją i zrozumieją, że państwa zachodnioeuropejskie są właśnie świeckie w tym sensie, że są neutralne w sprawach wiary, że nie epatują społeczeństwa żadną doktryną religijną, czy parareligijną, czy taką mieszaną polityczno-religijną. Jak ludzie zrozumieją, jak to jest na Zachodzie, to chętnie przyjmą to w Polsce. Jak dotrze do nich, że ludzie wierzący na Zachodzie nigdy nie życzyliby sobie, aby państwa, w których żyją, przestały być świeckie, to i Polacy zażycą sobie świeckiego państwa. Na razie przeszkodą jest to, że Kościołowi udaje się utrzymywać społeczeństwo w przekonaniu, że jak ktoś chce zdjąć krzyż, to znaczy, że jest przeciwko krzyżowi, że jak ktoś chce laickiego państwa, to znaczy, że jest ateistą, który chce ateizować społeczeństwo. Kościół robi to z premedytacją, bo on oczywiście doskonale wie, że to nieprawda. Ale chcę maksymalnie opóźnić czas, w którym społeczeństwo zorientuje się, że świeckość nie oznacza wrogości wobec religii. To jest bardzo istotne.
I nasuwa się tutaj takie pytanie, ponieważ nastał nam nowy papież, Franciszek, który jest bardzo popularny. Proszę powiedzieć, jak pan go postrzega? Czy ma szansę zreformować Kościół? I czy to są naprawdę prawdziwe jego szczere zamiary? Myślę, że ma takie zamiary. No zawsze trzeba dać człowiekowi szansę. No w kategorii papieży, no bo ludzi trzeba porównywać wedle swoich kategorii. W ogóle wszystko tak należy porównywać. No to w porównaniu z innymi wieloma papieżami, no ten się wydaje bardziej wiarygodny i bardziej sympatyczny. Wierzę, że te bardzo niskie wymagania, które stawiamy Watykanowi, Stolicy Apostolskiej, w końcu znacznie niższe niż w stosunku do, dajmy na to, państw demokratycznych, powoli będą spełniane. No dajmy na to, żeby przywołać jakiś przykład, że pedofilia nie będzie tylko karana wyrzuceniem z pracy, ale będzie na przykład karana więzieniem w Watykanie, prawda? Albo, że powzięcie informacji o zbrodni popełnionej przez jakiegoś księdza na terytorium jakiegoś państwa będzie skutkować poinformowaniem władz policyjnych tegoż państwa, a nie ukrywaniem sprawcy. Prawda? No jest, ja myślę, że to są takie strasznie minimalistyczne wymagania, no bo to nawet od bardzo nieprzyjaznych nam państw wymagamy tego rodzaju elementarnej współpracy. Więc jeżeli te wymagania wobec Kościoła katolickiego, wobec Stolicy Apostolskiej, a więc i wobec papieża stawiamy na tak niskim pułapie, czyli takiego, no takiej kompletnie elementarnej przyzwoitości po prostu, że nie będzie w takiej skali pedofilii jak dotąd, że nie będzie takiej skali nadużyć, malwersacji finansowych w poszczególnych krajach z udziałem lokalnych kościołów. Jeżeli takie, te wymogi będą takie elementarne, no to też można być optymistą, że coś się zmieni. No w końcu ten kościół jednak mimo wszystko pod presją świata liberalnego mimo to się jakoś zmienił. No przypomnę Sobór Watykański II, który no w dużej mierze przyjął jednak takie elementarne normy etyczne świata demokratycznego na czele z normą równości wyznań, prawda? Kościół po raz pierwszy zaakceptował to, że w poszczególnych państwach demokratycznych różne wyznania mają ten sam status i Kościół katolicki nie może oczekiwać prawnego uprzywilejowania. Zgodził się na to wewnętrznie, więc ten postęp istnieje. Tylko to nie jest tak, że Kościół drepce krok za rozwojem etycznym Zachodu. On tak drepce parędziesiąt lat do tyłu, ale drepce. To znaczy to, jak powiedzmy mentalność współczesnych luminarzy Kościoła, biskupów, kardynałów, na pewno już w tej chwili dorównuje powiedzmy mentalności liderów politycznych, społeczeństw demokratycznych, no powiedzmy gdzieś tam na początku XX wieku. Więc no musimy po prostu odczekać. Ja jestem przekonany, że za kilkadziesiąt lat mentalność biskupów katolickich będzie dorównywać innym wyznaniom chrześcijańskim, na przykład protestanckim. Jestem przekonany, że to idzie w tym kierunku. To duża nadzieja i będziemy się przyglądać, również racjonaliści polscy będą patrzeć na ten proces. Proszę pana, zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Niestety bardzo martwi dosyć duża siła ludzi sceptycznych wobec Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, jak przekonać wyborców, czy niezdecydowanych wyborców tym bardziej, do Unii Europejskiej jako projektu, który gwarantuje swobody obywatelskie i lepsze życie ludzi? Tego się nie da zrobić odrębnie od budowania kultury konstytucyjnej. Polacy nie wiedzą, że Unia Europejska jest wspólnotą demokratyczną, wspólnotą obywatelską, która służy ochronie podstawowych praw i wolności swoich członków. Widzą w Unii Europejskiej tylko wspólnotę gospodarczą oraz źródło dotacji, bo w takim języku mówi Europie do społeczeństwa rząd, każdy kolejny rząd. Póki nie będzie w Polsce kultury konstytucyjnej opartej na wartościach, nie będzie dyskurs polityczny oparty na wartościach konstytucyjnych, które będą traktowane serio, a nie zastępowane elementami dogmatyki religijnej i metafizyki średniowiecznej, no, dopóty Unia Europejska będzie dla społeczeństwa polskiego niewidoczna. Będzie widoczna tylko na tych tablicach informujących o dotacjach.
Więc ten proces europejskiego uobywatelnienia Polaków musi przebiegać równolegle z procesem budowania kultury konstytucyjnej i etyczności życia publicznego. Polacy muszą się dowiedzieć, czym są swobody obywatelskie, czym jest wolność polityczna, czym są swobody osobiste, co to jest konstytucja, co to są polityczne gwarancje tych swobód, jak się to ma do demokracji, co to jest rząd ograniczony, co to jest nadużycie władzy, a co jest jej konstytucyjnym sprawowaniem. Tego wszystkiego społeczeństwo polskie nie wie, mimo tych wszystkich lekcji wychowania, jak to się nazywa, obywatelskiego, WOS-ów i tak dalej, to nic nie pomaga, ponieważ polski system szkolny, ale także debata publiczna są zdominowane przez taki synkretyczny dyskurs zawierający elementy nacjonalistyczne, religijne, wymieszane z jakimiś elementami demokratycznymi i zwykłym populizmem, więc po prostu Polacy nie mają kontaktu najzwyczajniej z dyskursem liberalnym, z dyskursem wolnościowym, ale bardzo chętnie z wolności korzystają i nie dadzą jej już sobie odebrać, a to już jest coś. Jak pan przewiduje, jaki wynik wyborczy uzyska państwa ugrupowanie, czy koalicja waszych ugrupowań? No, jesteśmy na 3 dni przed wyborami. Przypuszczam, że dostaniemy 4 mandaty, to znaczy będzie to co najmniej 7% z groszami, ale po cichu liczymy jednak, tak jak na początku kampanii, na 5. mandat. Jak będzie 5. mandat, to ja jadę do Brukseli. Jak będą 4 mandaty, to pewnie ten 4. przypadnie kandydatowi z Wrocławia, gdzie się teraz znajdujemy, czyli Robertowi Kwiatkowskiemu. No dobrze, a co będzie, jeżeli jednak skończy się na tych 4 mandatach? Czy zamierza pan potem startować w wyborach do Sejmu? Myślę, że tak, jeżeli mnie wystawią, bo to w polityce się wszystko zmienia. No ale jak się powiedziało A, to się potem mówi B, C i D. Jeśli tylko się, że tak powiem, będę w stanie jakoś życiowo urządzić, bo wie pan, na polityce się nie zarabia, chyba że jest się właśnie europosłem, albo ma się inne wysokie stanowisko, więc jeżeli mnie życie nie odciągnie od polityki, to będę się nią nadal zajmował, a wtedy pewnie zaproponują mi start w wyborach parlamentarnych, chociaż nie wiem, czy z pozycji pierwszej. To bardzo wiele zależy od wyniku, bo ja mogę przegrać wybory, ale zrobić dobry wynik. I wtedy jestem, no, powiedzmy sobie, starczą. Przegrany, ale wygrany, ale mogę po prostu zrobić słaby wynik i wszyscy uznają, że ja jestem polityk do niczego, niewybieralny. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Trzeba więcej wiary w polskie społeczeństwo, zwłaszcza społeczeństwo małopolskie, no tak, i z okolic. Mam więcej wiary, dlatego startuję, ale przede wszystkim trzeba w siebie wierzyć i ciężko pracować, bo to strasznie trudno coś w polityce wyszarpać. Polityka jest niesłychanie brutalna, bo wyciska z człowieka wszystkie soki. Rywalizacja jest bardzo twarda, także wewnętrzna. No i trzeba ogromnej determinacji, także wytrzymałości wręcz fizycznej, no, w takiej kampanii wyborczej. Ja śpię po 5-6 godzin dziennie, nie więcej, od wielu tygodni. Jeśli to wszystko jest, jeszcze są dobrzy ludzie, dobry sztab, jeszcze jest trochę pieniędzy, z czym jest akurat u mnie krucho, to może być wynik, ale jeszcze trzeba mieć szczęście. A czy w tej całej kampanii, w tej całej ciężkiej pracy znajduje pan jeszcze trochę czasu na filozofowanie? Przecież niedawno wydałem książkę Głupie Pytania, która zresztą się świetnie sprzedaje. Teraz piszę następną, nazywa się Etyka z wykrzyknikiem. To są książki niby popularne, ale nie bardzo. To znaczy one w takiej nieco lżejszej formie przedstawiają treści, no, dosyć zaawansowane filozoficznie. Tych głupich pytań to się chyba już z 7 tysięcy sprzedało, to jest naprawdę dużo. Także nie zrywam bynajmniej z filozofią, poza tym często przemycam filozofię do publicystyki, no, w końcu jestem czynnym publicystą. Dawno się nauczyłem, że książek takich bardzo, bardzo trudnych, które piszę, to nikt nie czyta. Że jeżeli chce się dotrzeć do kogokolwiek, to trzeba się mocno postarać, troszkę zrezygnować z pewnych rzeczy, co nudniejszych i co trudniejszych,
a więc się nieco ukorzyć przed wymogami publiczności i napisać rzecz, którą da się przeczytać. Więcej z tego pożytku niż z jakichś takich traktatów sążnistych. No i w tym kierunku idę. Co nie znaczy, że chcę się zmienić popularyzatora filozofii czy eseisty. Chcę po prostu, szukam takiej formuły pisania o filozofii, która uczyni te teksty dostępnymi i chętnie czytanymi, tak jak w XVIII wieku filozofowie oświecenia właśnie robili. Proszę powiedzieć, jak się pan czuje we Wrocławiu? Ja jestem we Wrocławiu u siebie, wychowałem się tutaj, pochodzę z Biskupina, do matury mieszkałem we Wrocławiu, więc się czuję normalnie, jak u siebie. Wrocław to miasto gościnne i tym bardziej witamy pana profesora u nas, czyli u siebie. Proszę państwa, słyszeliśmy kiedyś, że nie ma głupich pytań, ale jak widać, są głupie pytania i to pytania w książce pod tym tytułem, którą napisał pan profesor Jan Hartmann, który był gościem dzisiejszym Telewizji Racjonalista TV. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki.